Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej sesji Rady Miejskiej. Witam Panie i Panów Przewodniczących, witam Panie i Panów Radnych, Panią Baśkę z Biura Obsługi Rady, pracowników Urzędu i jednostek podległych, Pana Radcę Radnego, Panów Przewodniczących, Pana Zbigniewa Palacha, Pana Zdzisława Stecka. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 14 osób. Tak więc sesja 35 Rady Miejskiej jest prawomocna i uchwały na niej podjęte będą ważne. W punkcie drugim porządku obrad bierzemy sekretarza dzisiejszych obrad. Weźmy jak to podsięgnąć. No pan Czapiński był ostatni. Według obietnicy, nie? Pan Kosakowski był, dobrze. Zaległy był pan Czaplicki, zaległości miał pan Jarek, nie był. Maria. Basia, pan Jarek nie był. Proszę? Pan Jarek też nie był. Dobrze, więc proszę Państwa, jeśli można, to przedstawię. O, jest pan Czaplicki. Poczekaliśmy na pana Wojtek. Pan Wojtek. Może niech pan Wojtek nie siada? Stoi cały za malutko przesuwa się ze stołu zmienionego. Proszę Państwa, zgodnie z listą i przyjętym zwyczajem, w dniu dzisiejszym rolę sekretarza powinien pełnić pan Wojciech Czapliński. Pan Wojciech zgadza się? No tak. Dziękuję bardzo. Kto z pani panów radnych jest za tym, aby pan Wojciech Czapliński był sekretarzem dzisiejszych obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciwny? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Zapraszam do Pani Pisa. Trzeba dobrze liczyć. No właśnie. No ważną uchwałę. Mam nadzieję, że dam radę. Liczy. Się więc możemy już zacząć realizację kolejnych punktów porządku obrad. Punkt trzeci, proszę Państwa, to przyjęcie porządku obrad po dokonanych zmianach i uzupełnieniach. Bardzo proszę, czy Państwo radni mają przed sobą ten porządek obrad, czy ktoś chciałby coś dodać do niego? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym zgłosić do porządku obrad jeszcze jeden projekt uchwały. Jest to uchwała, o którą poprosiło nas Stowarzyszenie Kobieta na Plus. Chodzi o to, że mają szansę zdobycia prawie 700 tysięcy złotych z funduszy unijnych i projekt jest pod tytułem Współpraca to Podstawa. Jest to w ramach projektu numer 5, dobre zarządzanie, działanie 5.4, rozwój potencjału trzeciego sektora. I tutaj oczywiście podstawa prawna. O co chodzi? Gmina Rucianek-Lida jak gdyby tutaj wspiera to działanie. Z budżetu naszego gminnego zero pieniędzy idzie na ten projekt. Ewentualnie udostępnimy przy czwórce, przez pomieszczenia sali przy remizie na ulicy Mazurskiej, oczywiście bezpłatnie i to będzie nasz wkład. Ten projekt uchwały został przedstawiony przez pracownika, panią Barbarę Wyłudek na Komisji Ekonomicznej. Był ten projekt i akurat opiniowany. Także bardzo proszę o wprowadzenie go do porządku obrad i o pozytywne przegłosowanie. To jest 700 tysięcy złotych. Oczywiście tutaj będą brały udział dwa samorządy. Samorząd gminy Rucianek-Lida i ten zdaje się go na pewno, powiedziałem zdaje się. Także będzie to realizowane w dwóch samorządach i te pieniądze. On przeszedł ten projekt z pewną weryfikację, w związku z tym stowarzyszenie się zwróciło, żeby nie blokować ich czasowo. Postanowiłem poprosić Państwa o dodatkowe wprowadzenie do porządku. Dziękuję.
Panie będą zadowolone. To i na mężczyzna będzie się przy dobrze działo. Także myślę, że bez problemu to uchwały przyjmiemy. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za tym, aby do porządku obrad dzisiejszej sesji wprowadzić przedstawioną przez Pana Burmistrza uchwałę. Proszę bardzo. Jednogłośnie. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Innych propozycji nie ma. Zatem kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem całego porządku obrad po dokonaniu zmiany. Bardzo proszę. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt to przyjęcie i podpisanie protokołu 33 sesji Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia, 40, przepraszam, 3 oraz z 9 nadzwyczajnej, 44 kolejnej sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 roku. Jeśli nie mają Państwo żadnych uwag, bardzo proszę przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem? 14. Kto z Państwa jest przeciwny? Kto z Państwa jest przeciwny? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Tak więc mamy kolejny punkt za sobą. Bardzo proszę, kierownicy punkt, odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2013. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, na 33 sesji Rady Miejskiej interpelację złożył Pan Radny Pachowski i Pan Radny Fogiel. Na interpelację udzielono odpowiedzi pisemnej. Odpowiedź znajduje się również na Biuletynie Informacji Publicznej na stronie naszej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy Panowie Radni chcieliby coś dodać? Nie, dziękuję bardzo. Tak więc, proszę Państwa, przechodzimy do kolejnej części sesji dzisiejszej. Poprosiłbym Pana Burmistrza o przedstawienie sprawozdania ze swojej działalności między sesjami. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 19 lutego odbyło się kolejne spotkanie opłatkowe. Tym razem było to spotkanie z mieszkańcami Lucianego w remizie na ulicy Mazurskiej. 20 grudnia również podobne spotkanie odbyło się z mieszkańcami Wejsun, sołectwa tego okręgu, tam właśnie na wschodzie naszej gminy. 20 grudnia odbyło się przekazanie radiowozu dla Komisariatu Policji w Lucianym Lidzie. Jak Państwo pamiętacie, w stosownym czasie podjęliście uchwałę o dofinansowaniu. Wysokość dofinansowania jest to 37 500 zł. Koszt całkowity zakupu tego wozu był 68 500. Ten wóz został zakupiony i przekazany do użytkowania 20 grudnia. Mam nadzieję, że to pomoże naszym funkcjonariuszom w wykonywaniu ich pracy, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo na terenie naszej gminy. 23 grudnia, już ostatnie spotkanie opłatkowe związane ze Świętem Bożego Narodzenia, odbyło się z mieszkańcami w Nidzie przy Domu Kultury. 30 grudnia 2013 roku odbyło się pierwsze posiedzenie w tym roku Rady Zatrudnienia. Na tym posiedzeniu rozmawialiśmy o przydzielonych środkach dla Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie w ramach różnych projektów i ewentualnego podziału tych środków i uruchomienia w roku 2014. 7 stycznia odbyłem spotkanie z panem Przemysławem Kowalskim, prezesem Rekatu, z panem Popielaczykiem Zbigniewem, prezes PEC-u. I to spotkanie dotyczyło utrzymania parametrów, ponieważ były skargi, że ze spółdzielni Nowa, że ten parametr tam o kilka stopni, ten czynnik grzewczy jest o kilka stopni niższy niż zawarty w porozumieniach. W związku z tym szybko poprosiłem o spotkanie i w wyniku tego spotkania żeśmy doprowadzili do takich parametrów, że parametry mają takie dane jak zawarte w umowach. 7 stycznia odbyło się spotkanie z panią Alicją Kruszelnicką,
dyrektorem Mazurskiego Parku Krajobrazowego, radnym ZUPT Mariuszem Paradowskim i sołtysem ZUPT panem Zenonem Dziczkim. Spotkanie odbyło się w terenie na plaży wiejskiej w Ukcie. Dotyczyło budowy ścieżki dydaktycznej od tej plaży do tak zwanego mostu żelaznego, tego starego mostu wąskotorówki. Chcemy udostępnić, zrobić taką ścieżkę, gdzie rodzice będą mogli sobie przejść, obejrzeć ten most wzdłuż rzeki Krutyni i ewentualnie postawić tam kilka ławek, żeby można było w cieniu tych starych drzew sobie odpocząć, podziwiając jednocześnie rzekę Krutyni. Tego samego dnia pojechaliśmy również do Wojnowa na most, ten most, który tam drewniany jest w Wojnowie, i oczywiście ustalaliśmy jaką technologię przyjąć przy budowie nowego, bo ten, który w tej chwili jest, on się już nawet nie nadaje do remontu i postanowiliśmy Park Krajobrazowy, Stowarzyszenie pana Kuszelnickiego było zadrewnianym mostem, no ale oczywiście ze względu na koszty i brak pozyskania, wcześniej żeśmy to rozważali, próbowaliśmy pozyskać sponsorów, żeby taki most drewniany otworzyć, tylko z tym, żeby ten jego tonaż był dużo większy i był zrobiony, że tak powiem, żeby nie było potrzeby 2-3 lata remontować. Nie znaleźliśmy wystarczającej ilości sponsorów, może nie ilość, chodziło tylko o te środki, które mogliby nam zaaplikować w pomocy od restaurowania. W związku z tym została podjęta decyzja wspólnie już, że będzie to most betonowy, podobnie jak jest w Wiznocie, to co na drodze powiatowej zostało wykonane w 2011 roku. Oczywiście projekt jest już zapytany o wyłonienie wykonawcy projektu poszło. Mam nadzieję, że w przyszłym roku dojdzie już do realizacji, a być może w tym. Oczywiście ten most również znalazł się w naszej strategii, którą opracowujemy wspólnie z tymi gminami sąsiednimi, o czym Państwa tutaj praktycznie na każdej sesji informowałem. 11 stycznia odbył się już trzecia edycja spływu kajakowego zimowego rzeką Nitką. W tej edycji wzięło udział, rekordowy udział członków. 74 osoby popłynęły i część osób jeszcze uczestniczyła już jako kibice, jako rodziny, jako krewni. Przyszli tam właśnie na start i na miejsce, gdzie było ognisko. Także z roku na rok ta impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców i nie tylko mieszkańców. Przykrosto stwierdzam, że więcej uczestników spoza gminy było niż tutaj naszych ludzi miejscowych. Ale to też między innymi o to chodzi, żeby ściągać właśnie ludzi, którzy chcą korzystać z uroków tej krainy i żeby tu przyjeżdżali, mogli wypoczywać i zostawiać swoje pieniądze. Zabezpieczeniem, bo w tym roku warunki atmosferyczne pozwoliły na to, że zakończenie tego spływu odbyło się już nad Zatoką Wygryńską w pensjonacie pana Greka. Ponieważ tą zatokę trzeba było przepłynąć, dosyć silny wiatr był. W związku z tym strażacy z grupy nurkowej OSP Brucianym Nicie zabezpieczali ją na nowej łódce już. Ta nowa łódź, którą żeśmy zakupili ze środków unijnych, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, jak również stowarzyszenia nad Krutynią. I tutaj wkład gminy do tej łodzi wynosił tylko 2600 zł, a łódź kosztowała 214 tysięcy. Proszę Państwa, kompletnie wyposażona łódź. Wszystko, co jest niezbędne do ratownictwa na wodzie i pod wodą. Z satelitarnym namierzaniem, pomiarem głębokości. Także mam nadzieję, że strażacy wykorzystają to w sposób godny i w ramach ćwiczeń, żeby tych akcji było jak najmniej, bo to oznacza nieszczęście dla osób, które tutaj albo mieszkają, albo przebywają i korzystają z tych naszych pięknych wód powierzchniowych. 14 stycznia odbyło się kolejne spotkanie, tym razem dotyczące bezpieczeństwa. W tym spotkaniu uczestniczyli
prezes Spółdzielni Zielonej pan Bogdan Słabek, prezes Spółdzielni Nowa pan Leszek Marklewicz, byli przedstawiciele mieszkańców tego osiedla na Nidzie i to spotkanie, poprosiliśmy na to spotkanie naszego komendanta Marcina Karmowskiego, głównie bezpieczeństwo na osiedlu Nida w ciągu sezonu, jak również no, w przeciągu całego roku. Wysłuchaliśmy uwag prezesów, mieszkańców. Pan komendant do tego się odniósł. Odpowiednio mówi, że pracy, przy organizacji pracy funkcjonariuszy uwzględni te wszystkie uwagi i mam nadzieję, że będzie to realizowane dla dobra wszystkich. 17 stycznia spotkałem się z panią Małgorzatą Jędrzejewską, prezesem spółki Remondi z Brągowa. Jest to spółka, która na terenie naszej gminy wywozi nieczystości stałe. Tutaj omawialiśmy głównie kwestie płatnicze dla ze strony gminy, jak również rozmawialiśmy o następnej akcji zbierania tych odpadów wielkogabarytowych, tak? Bo pierwsza tam się odbyła, praktycznie nie miałem żadnych skarg i ustalimy tutaj, ustaliliśmy w ten sposób, że kolejne akcje powtórzymy na żądanie sołtysów przede wszystkim, tak, żeby oni wiedzą, zgłoszą nam, kiedy by potrzebowali taki mniej więcej powtórzenie tej akcji, jak również tutaj przewodniczący rad osiedla, czy radny, kogokolwiek z mieszkańców. Drobne tam takie wersanki wystawione, lodówki czy telewizory, to tutaj pan kierownik ZUP-u wie, że tam takie pojedyncze rzeczy, jak oni jeżdżą, sprzątają, że mogą to zabrać i to robią. 17 stycznia odbyło się również spotkanie wójtów i burmistrzów z terenu gmin Wielkich Jezior Mazurskich i to spotkanie po raz kolejny odbyło się w Mikołajkach i tutaj omawialiśmy wspólne kwestie związane z promocją i organizacją imprez głównie letnich w roku 2014. 19 stycznia na Orliku naszym w Nidzie odbyła się również trzecia edycja Światowego Dnia Śniegu. Też w tym roku pogoda dopisała, śnieg był, odbyły się biegi dla dzieci, młodzieży, dorosłych, biegi na nartach. Trasa została odpowiednio przygotowana. Też mnie cieszył duży udział mieszkańców i młodzieży, która po zakończeniu imprezy jeszcze sobie, ponieważ jeszcze było widno, korzystała z tego, że jej śnieg, że są narty, biegali sobie po tej przygotowanej trasie do późna wieczora. 20 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej RP. Jest to cyklicznie, my musimy do końca pierwszego kwartału odbyć spotkania w jednostkach czterech naszych. Tutaj na tym spotkaniu zarządu omówiliśmy plan pracy na 2014 rok. Sprawy bieżące, wyznaczyliśmy terminy spotkań w poszczególnych jednostkach. W Łukcie, w Bejsunach, Karwicy, Wrócianie. 22 stycznia kolejne spotkanie z panem Przemysławem Kowalskim, prezesem Rękraftu i w związku z tym, że mamy sygnały od mieszkańców, że w warunkach, kiedy jest niż, ten dym dosyć nisko wydobywający się z komina tej nowej kotłowni na biomasę, jak gdyby staje się uciążliwy. W związku z tym spotkaliśmy się, patrzyliśmy na dokumentację techniczną i zastanawialiśmy się o możliwości podniesienia przynajmniej o 6 metrów tego komina wyżej, żeby rozproszenie tych spalin było na większym, dalszym obszarze. 26 stycznia odbyło się kolejne spotkanie z panią Alicją Kruszewnicką, dyrektorem Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tym razem już tutaj nie prosiłem ani radnego, ani sołtysa, bo żeśmy doprecyzowywali te ustalenia, które były podjęte na tej wizji lokalnej z udziałem tych dwóch panów. Także mam nadzieję, że to, co ustaliliśmy, będzie w tym roku wakacje zrealizowane. 28 stycznia, wczoraj w Giżycku, mieliśmy spotkanie przedstawicieli 12 samorządów, którzy są jak gdyby w projekcie wartości prawie miliona złotych. Projekt ten, do którego przystąpiliśmy również jako jedna z 12 gmin, dotyczy gospodarki przestrzennej, konsolidacji wszystkich
tych rzeczy związanych z gospodarką przestrzenną. I tutaj chodzi o to gminy miejskie z wiejskimi, tak? Wczoraj była prezentacja materiałów na podstawie, bo została wyłoniona firma, która nam przygotowywała ten plan miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie naszych wielkich jezior mazurskich. Wysłuchaliśmy, dostaliśmy materiały. Oczywiście to musi wszystko współgrać z naszymi założeniami, także kolejny projekt, gdzie wspólnie 12 gmin wystąpi o te środki unijne. Jest większa szansa dla takich właśnie gmin niż pojedyncze występowanie. Tu beneficjentem jest gmina Giżycko. Wspólnie żeśmy wybrali, że oni będą prowadzili projekt, przygotowywali i będą rozliczali. Dzisiaj o godzinie 8 rano miałem spotkanie z panem Bogdanem Rybakiem, prezesem koła PZW Nida i panem Leszkiem Szulcem, skarbnikiem tego koła. Chodziło o to, żeby na rok 2014 przygotować wspólne imprezy, zawody wędkarskie dla dorosłych, dla naszych gości, którzy przyjeżdżają tutaj do nas, jak również dla dzieci i młodzieży. To dzisiaj ustaliliśmy. Proszę państwa, tych spotkań dużo więcej było, ale to są najważniejsze. Chciałbym jeszcze w tym miejscu powiedzieć o dwóch zdarzeniach, które miały w miesiącu styczniu miejsce. Przykre zdarzenia. Dotyczy to bezpieczeństwa. Pierwsze zdarzenie to było w Ładnym Polu, w tym budynku stacji, tej starej stacji wąskotorówki 27 stycznia. Proszę państwa, na szczęście, że to była godzina 19 po 19, zapalił się komin i mieszkańcy zauważyli to, wezwali straż. Ja byłem tam od godziny 20, po 20 chyba 30, pojechałem do pierwszej w nocy. Proszę państwa, ten czat jest tak niebezpieczny. Mieszkanie, które było piętro wyżej, nie czuć było za wiele smrodu spalenizny. Tam, gdzie było zamknięte pokoi, gdzie była matka z dzieckiem 6-miesięcznym, weszli strażacy po ugaszeniu, znaczy się w trakcie gaszenia i potem udrażniania tego komina, żeby po prostu te gazy jak najszybciej wyprowadzić z pomieszczeń, z komina i z kotłowni. Okazało się, że dwukrotne przekroczenie było normy dopuszczalnej dwutlenku węgla. Jeśli to by się stało, proszę państwa, tlenku, tak, przepraszam, żeby to się stało w godzinach późno nocnych albo nad ranem, podejrzewam, że te osoby piętro wyżej, tam było ich tam wtedy 6, prawdopodobnie byśmy znaleźli nieżywe. W związku z tym prośba jeszcze, żeby po prostu sąsiadów, szczególnie tutaj w tych budynkach na wsi, w budynkach tych wielorodzinnych, starych, uprzedzić, uczulić na to, żeby jednak stosowali się do tych zaleceń. Co się okazało, że kominiarz tam był i zalecenie było do końca sierpnia 2013 roku, że musi wprowadzić przewód kominowy, wkład. Tego nie zrobił, stworzył zagrożenie dla swojej rodziny, jak i dla tej rodziny wyżej. Proszę państwa, pojechałem tam ze względu na to, że no, musiałem dopilnować, żeby zabezpieczyć im przynajmniej na tą jedną noc, noclegi. I oczywiście jak to w przypadku starszych ludzi. Jedna z pań, która tam piętro wyżej powiedziała, że ona nie opuści, nie pojedzie do krewnych. Na szczęście jedna i druga rodzina miała blisko krewnych. Pojechali, udało się, że tak powiem, zabezpieczyć ich byt przez tą noc. A na drugi dzień oczywiście nasi strażacy pojechali, tam kilkakrotnie sprawdzali wyrywkowo, czy dopuszczalne jest to stężenie tego dwutlenku węgla. No i w poniedziałek, przedwczoraj kolejne zdarzenie, też komin na ulicy Mazurska 15. To jest przy podstawówce. Ta sama historia, od komina. I też dobrze, że to była po 19 bodajże, że jeden z sąsiadów wyszedł, zauważył, wezwali straż, udało się w miarę szybko, jak to mówią strażacy, złapać ten pożar, nie rozprzestrzenił się. No, podejrzewam, żeby to było później, to dach na tym budynku czterorodzinnym bodajże, że był spalony. Także proszę o przekazanie i uczulenie mieszkańców na te problemy związane z paleniem w piecach różnego rodzaju, na kominki szczególnie zwrócić uwagę, bo tu przyczyną tego drugiego wypadku w poniedziałku
było niepłaściwe włączenie kominka do przewodu kominowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Też chciałbym. A jeszcze chcę powiedzieć, że w każdym przypadku zapewnialiśmy pomoc. Po to tam jeżdżę, bez względu na porę doby. Także zapewniamy pomoc, tak jak tutaj przy tym pożarze w poniedziałek zabezpieczyliśmy ten dach, żeby nie zaciekało. Oczywiście inną pomoc, jeśli będzie potrzebna, też udzielimy. Dziękuję bardzo. Kto chciałby zapytać pana burmistrza o sprawy, które przedstawił sprawozdanie? Nie widzę, a zatem przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, w którym przedstawimy plany pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej oraz plan pracy Rady Miejskiej i dokonamy zatwierdzenia tych planów. Bardzo proszę, kolejno może komisja. Plan pracy Komisji Spraw Społecznych, Bezrobocia i Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej Łuczanowica na 2014 rok. Pierwszy kwartał, punkt pierwszy, opracowanie planu pracy Komisji na 2014 rok. Punkt drugi, zapoznanie się z zadaniami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z uwzględnieniem zadań wykonywanych na terenie gminy Łuczanowica. Punkt trzeci, rozpatrywanie bieżących projektów uchwał Rady Miejskiej. Punkt czwarty, sprawy bieżące Komisji. Drugi kwartał, punkt pierwszy, informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łuczanowicie za 2013 rok. Punkt drugi, informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok w zakresie zadań objętych działalnością Komisji. Punkt trzeci, sprawy bieżące Komisji. Punkt czwarty, rozpatrywanie projektów uchwał Rady Miejskiej. Kwartał trzeci, punkt pierwszy, sprawozdanie z realizacji gminnych programów, rozwiązywanie problemów alkoholowych, zapobiegania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania narkomanii wraz z informacją na temat wykorzystywania środków finansowych na powyższe zadania za 2013 rok i pierwsze półrocze 2014 roku. Punkt drugi, zapoznanie się z działalnością Domu Pomocy BTSD w Uchcie. Punkt trzeci, sprawy bieżące Komisji. Punkt czwarty, rozpatrywanie projektów uchwał Rady Miejskiej. Czwarty kwartał, punkt pierwszy, informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku w zakresie zadań Komisji. Punkt drugi, sprawy bieżące Komisji. Punkt trzeci, rozpatrzenie projektu uchwał Rady Miejskiej. Jak Komisja się ustosunkowała? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Opinia pozytywna. Nie, chyba będziemy od razu głosować nad poszczególnymi planami kolejnych komisji. Kto z pani panów radnych jest za tym, aby zatwierdzić przedstawiony plan pracy komisji? Jednogłośnie. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Proszę pan Andrzej może przedstawić swojej komisji. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Badania Przestrzennego Rady Miejskiej na rok 2014. Punkt pierwszy. Podsumowanie pracy Komisji za rok 2013 został wykonany na ostatniej komisji. Drugi. Opracowanie planu na rok 2014. Punkt trzeci. Wyjazd Komisji do schroniska bezdomnych psów i kotów w Radysach po Białej Piskich, które już mamy na sobotę zaplanowane. Punkt czwarty. Ogłoszenie piątej edycji konkursu najładniejszy ogródek przydomowy w gminie Różanina. Punkt piąty. Analiza bezpieczeństwa na drogach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem stanu nawierzchni, oświetlenia ulic i jakości oznakowania. Punkt szósty. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego gminy. Punkt siódmy. Ogłoszenie wyników piątej edycji konkursu najładniejszy ogródek przydomowy w Różaninie. Punkt ósmy. Analiza kondycji finansowej gospodarstw rolnych oraz podmiotów świadczących usługi na ich rzecz. Punkt dziewiąty. Podsumowanie pracy Komisji w obecnej kadencji przez lata 2011-2014 i dziesiąty. Opiniowanie budżetu na rok 2015. Stałym punktem, jak zwykle to czytam, punkt porządku każdego posiedzenia Komisji jest opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących gospodarki gruntami oraz rozpatrywanie podań i wniosków skierowanych do Komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja oczywiście... Oczywiście, pytanie na Pani Przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Kto z Pań Panów Radnych jest za tym, aby przyjąć plan pracy Komisji Rolnictwa i Ładu Przestrzennego? Proszę podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kolejna komisja. Plan pracy Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej Rady Miejskiej w Łuczanowicie na 2014 rok. Pierwszy kwartał, punkt pierwszy, opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2014 rok. Punkt drugi, opiniowanie taryfy, zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odpoczywanie środków. Punkt trzeci, zadłużenie osób prawnych i fizycznych wobec gminy Łuczanowica według stanu na 31 grudnia 2013 roku, ściągalność zadłużeń.
i w tym czwartym składzie wyborcza. Drugi kwartał, punkt pierwszy, stan mienia komunalnego, punkt drugi, inwestycje gminne, stopień ich realizacji, punkt trzeci, analiza wykonania budżetu gminy Uczelnice za 2013 rok, punkt czwarty, sprawy bieżące. Czwarty kwartał, punkt pierwszy, wykonanie budżetu gminy Lucianidze za pierwsze półrocze 2014 roku. Punkt drugi, działalność Zakładu Usług Komunalnych Lucianidze za pierwsze półrocze 2014 roku. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności Domu Kultury Lucianidze. Punkt czwarty, sprawy bieżące. Czwarty kwartał, ustalenie wysokości stałych podatków i opłat lokalnych na 2015 rok. Punkt drugi, prace nad projektem budżetu gminy Lucianidze na 2015 rok. Sprawy bieżące. Stałym punktem każdego posiedzenia komisji jest opiniowanie projektów uchwał z zakresu komisji oraz budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej gminy na 2014-2020. Plan ten został zaakceptowany przez sam. Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem planu pracy Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej? Proszę bardzo. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejna komisja. Rewizyjna. Pan Andrzej Stabryło na głos. Pan Władcy Komisji Rewizyjnej Rady Ministrów Uczelnienia 2014. Pierwsze potwierdzenie planu pracy Komisji na 2014. Dwa, zanowanie kontroli wyznanych przed radnym. Trzy, badanie zasadności wyników zawartych w skargach kierowanych do rozpatrzenia przez Komisję. Cztery, ocena wykonania budżetu gminy Uczelnienia za 2013. Piąte, przygotowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy Uczelnienia za 2013. 6. Złożenie wniosku do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium na podwyższenie stopnia Uczelnienia w uprzednim zdefiniowaniu przez Regionalną Izbę Rachunkową w Olsztynie. 7. Analiza informacji z wykonania budżetu gminy Uczelnienia za pierwsze półrocze 2014. 8. Analiza kosztów wydawania biletynu gminnego. 9. Analiza wykorzystania funduszu mieszkaniowego w Urzędzie Miasta i Gminy Uczelnienia. 10. Analiza zadłużenia Zakładu Usług Komunalnych w Uczelnienie w 2013. 11. Analiza wykorzystania urlopów uczelnikowych, karty kierowniczej w Urzędzie Miasta i Gminy w jednostkach podległych w 2013. Zastępniowane pozytywnie przypomnienie. Dziękuję bardzo. Przejdźmy zatem do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za tym, aby przyjąć plan pracy Komisji Rewizji? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejna komisja, Komisja Oświaty. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czernienicie na rok 2014. Kwartał pierwszy. Efekty pracy, skuteczność nakładów finansowych na działania związane z realizacją zmiennego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2013. Punkt drugi. Informacja o podziale środków finansowych dla stowarzyszeń klubów. Punkt trzeci. Debata nad ofertą kulturalną Domu Kultury na rok 2014. Punkt czwarty. Propozycje na ferie zimowe dla dzieci i młodzieży przygotowane przez kluby i placówki oświatowo-kulturalne. Punkt piąty. Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2013. Kwartał drugi. Punkt pierwszy. Projekty organizacyjne placówek oświatowych na rok szkolny 2014-2015 i w tym ilość dzieci z poszczególnych roczników, ilość oddziałów, uczniów, stan zatrudnienia, koszty utrzymania, remont i modernizacji obiektów szkolnych, dochód uczniów. Punkt drugi. Omówienie kalendarza imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych na sezon 2014. Punkt trzeci. Analiza i ocena funkcjonowania świetnych socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych w gminie. Punkt czwarty. Ocena funkcjonowania stadionu, plan jego modernizacji i finansowanie klubów sportowych. Kwartał trzeci. Analiza wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 z uwzględnieniem działu oświata, kultura i sport. Punkt drugi. Stan przygotowań szkół i placówek innych placówek szkolnych, w tym przedszkoli, do nowego roku szkolnego 2014-2015. Tu są komisje wyjazdowe. Punkt trzeci. Ocena funkcjonowania dowozu uczniów do szkół. I kwartał czwarty. Przygotowanie propozycji do planu pracy komisji na rok 2015. Punkt drugi. Analiza i opiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2015. Punkt trzeci. Informacja o najważniejszych wydarzeniach i osiągnięciach kulturalnych, sportowych, turystycznych w roku 2014. I punkt czwarty. Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za rok 2014. I stałe punkty to są wyjazdowe
wyjazdy komisji, konsultacje w placówkach kreatorki kulturalnych sportowych, opiniowanie materiałów sesyjnych i omawianie podejmowania działań wynikających w ciągu roku kalendarzowego. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Zatem przejdźmy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem planu pracy Komisji Oświaty? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I kolejna komisja. Karozowski na głos. Plan pracy Komisji Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Rady Miejskiej w Szczecinie na 2014 rok. Punkt pierwszy. Ocena i kierunki rozwoju turystyki na terenie miasta i gminy Leśnictwa. Po punktach. Działalność informacji turystycznej w roku 2013. Formy promocji gminy na rok 2014 i utrzymanie plaż wiejskich i miejskich oraz ich zagospodarowania. Punkt drugi. Realizacja uchwały Rady Miejskiej Rusianina w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Rusianina. Po punktach. Ustawa śmieciowa, ocena i funkcjonowanie, stopień wykorzystywania składowiska w Wólce i koszty jego eksploatacji, stopień zaawansowania budowy wysypiska w ramach Związku Międzygminnego Czysty Mazury. Punkt trzeci. Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. Koszt eksploatacji i wykorzystywania oczyszczalni ścieków po dokonaniu nowych przyłączy. Punkt drugi. Wspieranie inicjatyw dotyczących programu zapobiegania zanieczyszczeniu jezior i rzek w sezonie turystycznym. Stałym punktem posiedzeń komisji jest opiniowanie projektu uchwał Rady Miejskiej oraz rozpatrywanie podań i wniosków skierowanych do komisji. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem planu pracy przedstawionego. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Mamy zatem, proszę państwa, zatwierdzone plany pracy wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej. Ja przedstawię państwu plan pracy Rady Miejskiej. A więc mniej więcej są to punkty, które państwo w swoich planach pracy wyeksponowali, a tu je zebraliśmy do dyskusji i zatwierdzenia przez Radę Miejską. Pierwszy kwartał to zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej Komisji Stałych na 2014 rok. To już się dzieje. Punkt drugi. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wyciany Lidzie za 2013 rok. Punkt trzeci. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013 oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Punkt czwarty. Analiza stanu mienia komunalnego w mieście i gminie. Punkt piąty. Analiza ekonomiczna placówek oświatowych na terenie miasta i gminy. Drugi kwartał. Punkt pierwszy. Propozycja na sezon turystyczny. Propozycje imprez kulturalnych i turystycznych. Propozycje wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Bezpieczeństwo podczas wakacji. Punkt drugi. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Absolutorium dla burmistrza miasta i gminy. Punkt trzeci. Działalność klubów i stowarzyszeń na terenie miasta i gminy. Punkt czwarty. Analiza stanu dróg oraz opóźnienia na terenie miasta i gminy. Trzeci kwartał. Informacja o realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku. Punkt drugi. Stan realizacji inwestycji oraz propozycje zadań remontowych i inwestycyjnych na 2015 rok. Punkt trzeci. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego. Punkt czwarty. Działalność zakładu usług komunalnych w Lucianym Lidzie. Czwarty kwartał. Punkt pierwszy. Informacje o analizie oświadczeń majątkowych za 2013 rok. Punkt drugi. Ocena funkcjonowania placówek oświatowych. Punkt trzeci. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 rok. I w punkcie czwartym. Uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok. Tak przedstawia się plan pracy Rady Miejskiej. Bardzo proszę, czy ktoś chciałby coś dodać do tego planu? Czy są jakieś uwagi? Jeśli nie, to bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok. Proszę o podniesienie. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy. Główne części porządku obrad Rady Miejskiej. Przechodzimy do części uchwałodawczej. Początek to trochę mało przyjemne sprawy, bo sprawy dotyczące złożonych skarg na działalność pana burmistrza. Jako pierwszą skargę pozwoliłem sobie przedstawić
skargę pani Mileny Katarzyny Lewalskiej dotyczącą działania pana burmistrza miasta Gminy Lucianemida w sprawie wniosku Mileny Lewalskiej o ustalenie warunków zabudowy działki nr 36/17 w obrębie Iznota gmina Lucianemida dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego oraz budowie małej wypożyczalni sprzętu wodnego, hangarów na sprzęt. Skarga wpłynęła 11 grudnia 2013 roku. Na sesji w dniu 19 grudnia została decyzją Rady Miejskiej skierowana do Komisji Rewizyjnej. Skarga zawarta była prośba pełnomocnika pana Zbigniewa Kubasa z Kancelarii Prawnej w Rągowie. Tak, witam pana. Na obradach sesji. Bardzo miło, że zechciał pan przyjąć zaproszenie. Pan tu w skardze wnosił o powiadomienie go o terminie sesji, na której będzie rozpoznawana przedmiotowa skarga i wpisanie do porządku obrad wystąpienia skarżącego. Także bardzo proszę, zaczniemy chyba od opinii Komisji Rewizyjnej na temat tej skargi, a potem pozwolimy panu na wystąpienie. Proszę bardzo. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia w sprawie rozpatrzenia skargi na podstawie stosownych przepisów. Rada Miejska ustala, co następuje. Po rozpatrzeniu skargi pani Mileny Katarzyny Lewalskiej na działalność burmistrza miasta gminy Lucianemida, pana Zbigniewa Janusza Opalaka, po zapoznaniu się z stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów zawartych w skarce, Rada Miejska uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonego uzasadnienia stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Zanim odczytam to uzasadnienie, przyznam się, że z tak skomplikowaną sprawą jeszcze w gminie nigdy się nie spotkałem. Organy, które się tym zajmowały, były liczne i pewnie będą jeszcze kolejne. I na obecnym poziomie wiedzy Komisja Rewizyjna w dwóch posiedzeniach rozpatrywała tę skargę i uzasadnia swoją decyzję w następujący sposób. Rozpatrując skargę pani Mileny Lewalskiej działającej przez pełnomocnika pana Zbigniewa Kubasa, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Lucianemida uznała, że przede wszystkim określenia wymaga fakt trudności w orzekaniu w mniejszych sprawach. Skarga wytrzymuje postępowań administracyjnych, nad którymi Rada Miejska nie sprawuje kontroli. Nie sprawdzi organy stanowiące gminy, jednakże prawidłowość prowadzonych postępowań, a w szczególności podjętych przez burmistrza miasta i gminy Lucianemida rozstrzygnięć, wydanych tak w formie decyzji, jak i postanowień bada organ drugiej instancji, to jest samorządowe kolegium odwoławcze oraz sądy administracyjne. Po zapoznaniu się z aktami przedmiotowych spraw, komisja stwierdziła ponad wszelką wątpliwość, czy postępowania te były skomplikowane, szczególnie w świetle obowiązującego orzecznictwa sądowo-administracyjnego. Burmistrz na skutek opierzałości organów współdziałających został postawiony w dość trudnej sytuacji. Generalny dyrektor ochrony środowiska w Warszawie, rozpatrując zażalenie inwestorki, umorzył postępowanie uzgodnieniowe i stwierdził, że odmowa uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zawodowych nastąpiła w uchwale terminu określonego w artykule 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i gospodarowaniu przestrzeni. Postanowieniu swym stwierdził również, iż uzgodnienie pozytywne nastąpiło z mocy prawa. Zaznaczył jednocześnie, że umorzenie nie przesądza o zgodności planowanego zamierzenia z przepisami prawa i że to burmistrz miasta i gminy Lucianemida, działając na podstawie artykułu 91 ustawy o ochronie przyrody, który stanowi, że burmistrz prezydent miasta jest organem ochrony przyrody, artykuł 61 ustawy, ustęp 1 punkt 5 ustawy o planowaniu i wykonaniu przestrzennym, który mówi, że decyzję o warunkach zawodowych można wydać, jeżeli nie jest to na zgodę z przepisami odrębnymi oraz artykuł 73 pierwszy ustęp prawa ochrony środowiska, który nakazuje w decyzjach o warunkach zabudowy uwzględnić w szczególności ograniczenia wynikające z ustanowienia m.in. Parku Krajobrazowego, który nie rozważy zgodność planowanej inwestycji z przepisami prawa, w tym rozporządzeniem nr 9 Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 26 stycznia 2006 roku w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Burmistrz rozważył wskazania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz dostępne orzeczenia sądów administracyjnych, m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 października 2013, sygnatura w Gdańsku, kolejne sygnatury, nie będę już cytował, i odmówił wydania
warunków zabudowy wskazują, że pomimo uzgodnienia z mocy prawa przedmiotowa inwestycja jest sprzeczna z przepisami RMDMI. Patrz artykuł 61 punkt 1 ustęp 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Samorządowe kolegium odwoławcze w Olsztynie uznało, że mimo wskazanego orzecznictwa oraz widocznej kolizji inwestycji z przepisami rozporządzenia nr 9 wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego należało wydać decyzję produktywną dla inwestorki. Nie podzielamy poglądu skarżącej na temat działania wbrew przepisom prawa i interesowi społecznemu poprzez przesłanie na ponowne uzgodnienie projektów decyzji w przedmiotowych sprawach. Wobec zastrzeżonych błędów w analizach urbanistyczno-architektonicznych koniecznym stało się poprawienie analizy i ponowne przesłanie do uzgodnienia. Orzecznictwo sądu w tej sprawie nie pozostaje wątpliwości. Zgodnie z wyrokiem Krajowego Sądu Administracyjnego ogłoszonym dnia 7 listopada ponowne rozpoznanie wniosku o ustalenie warunków zabudowy nie powoduje automatycznej konieczności przeprowadzenia nowego całego postępowania. Jednakże burmistrz wziął pod uwagę, iż dokonano ingerencji w pierwotny projekt decyzji przedłożony do uzgodnienia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska w Olsztynie. Zmiana jest to prawda nieznaczna, ale w związku z uregulowanym orzecznictwem tej kwestii cytowane są wyroki stwierdzające niepoznacznie, że z chwilą wyeliminowania z obrotu prawnego głównej decyzji tracą ważność postanowienia uzgodniające. Postępowanie uzgodniające prowadzone na podstawie artykułu 53 ust. 4 ustawy o planowaniu zupełnie przestrzennym w związku z artykułem 106 KPR na charakter posiłkowy i konieczność jego powtórzenia zachodzi w przypadku uchylenia czy stwierdzenia nieważności decyzji głównej. Bowiem 3. Ponowne rozpatrzenie sprawy organ prowadzący musi przedstawić organowi zmieniającym nowy projekt decyzji do uzgodnienia. Również miał na względzie, iż organ prowadzący postępowanie główne przedkłada projekt decyzji organowi współdziałającemu w takim kształcie, w jakim zamierza go wprowadzić do protu prawnego. Wobec powyższego należało ponownie wystąpić o uzgodnienie wymaganego projektu decyzji. W wyniku przesłania przedmiotowych projektów decyzji do oryginalnego dyrektora ochrony środowiska w Olsztynie odmówił on uzgodnienia planowanych inwestycji. Odmowa ta została wydana po terminie określonym w artykule 53.4 ustawy o planowaniu się przestrzeni. Także oryginalna dyrektora ochrony środowiska w Olsztynie nie podziela stanowiska burmistrza, że o przyjęciu takiego rozstrzygnięcia przez sąd za orzecznictwo między innymi wyroki Polskiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Krakowie. Jak również rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego wyroku z dnia 20 kwietnia 2011 do Wyczynnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 października 2008 roku. Komisja podziela pogląd i wątpliwości burmistrza w kwestii możliwości wydania pozytywnej decyzji, szczególnie w nawiązaniu do artykułu 85 punkt 1 ustawy prawa ochrony środowiska. Burmistrz został jednak zobowiązany decyzją samorządowego kolegium wyławczego do wydania pozytywnej decyzji. W trakcie rozpatrywania przez Komisję Rodziny Skargi pani Mirny Wanderskiej została wydana pozytywna decyzja o warunkach zabudowy na rzecz inwestorki, jak również w następnym czasie zostanie wydana druga. To jest poprawione błędy, także odczytałem tą prawidłową formę. W związku z powyższym skarga pani Mirny Lewalskiej jest w tej chwili obecnie bezprzedmiotowa i powinna zostać oddalona. Bardzo miłe i zaskakujące zakończenie. Bardzo proszę, jeśli pan chce zabrać głos. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Dziękuję uprzejmie przede wszystkim za zaproszenie na dzisiejsze obrady. Chciałem na wstępie powiedzieć, że podmiotem tej skargi jest oczywiście pan burmistrz jako organ samorządu terytorialnego. Tym niemniej do napisania i do skierowania tej skargi do Wysokiej Rady nie skłoniło mnie bynajmniej jakiekolwiek osobiste animozje do pana burmistrza, którego mam przyjemność dzisiaj widzieć po raz pierwszy dopiero w ogóle. Tym niemniej pan burmistrz jako organ odpowiada za całość pracy urzędu i to w gruncie rzeczy pracy podobnych mu urzędników dotyczy ta skarga. Ja pozwolę sobie podtrzymać tę skargę wbrew stanowisku Komisji Rewizyjnej i sprzeciwić się projektowi uchwały tutaj zaprezentowanej przez pana przewodniczącego komisji. Proszę Wysokiej Rady, przedmiotem tej skargi jest naruszenie praworządności interesów skarżących, czyli mojej mocodawczyni, pani Mileny Lewalskiej, a także przewlekłego i biurokratycznego załatwiania sprawy. Jako zarzut można przyjąć naruszenie artykułu 6, 7 i 8 Kodeksu Postępowania Administracyjnego poprzez działanie
pana burmistrza, ale de facto podległego mu urzędu, wbrew przepisom prawa, wbrew interesowi społecznemu i słusznemu interesowi obywateli oraz wbrew zasadzie pogłębiania zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej. I podnosząc te zarzuty co do jakby sentencji samej skargi, wnoszę o podjęcie uchwały stwierdzającej naruszenie przez burmistrza powołanych przepisów i zobligowanie go do przestrzegania prawa. Proszę Wysokiej Rady, uzasadnienie tej skargi zaczyna się tak na dobrą sprawę dopiero z dniem 16 października 2013 roku, czyli z dniem podjęcia przez samorządowe kolegium odwoławcze decyzji uchylających wcześniejsze decyzje pana burmistrza o odmowie ustalenia warunków zabudowy. Tym niemniej trzeba dodać, że również 16 października w osobnych postanowieniach samorządowe kolegium odwoławcze stwierdziło nieuzasadnioną przewlekłość postępowania w tej oto sprawie, czyli w sprawie ustalenia warunków zabudowy zarówno dotyczących budynku mieszkalnego, jak i owej wypożyczalni sprzętu wodnego. Można tutaj jakby niejako zrzucając ciężar odpowiedzialności z pana burmistrza stwierdzić, że w gruncie rzeczy w zasadniczej mierze przyczynił się do tej opieszałości organ pod nazwą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, albowiem to on jeszcze w 2012 roku w rażący sposób przekroczył przysługujący mu 21-dniowy termin na zajęcie stanowiska w przedmiocie uzgodnienia tych warunków zabudowy. Tym niemniej, to właśnie już w 2012 roku trzeba się nieco cofnąć w czasie, w związku z tym, że nastąpiło przekroczenie tego terminu, pan burmistrz miał już, że tak powiem, rozwiązane ręce, albowiem w sposób dorozumiany uzgodnienie zostało dokonane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i nie trzeba było czekać na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z Warszawy, która dotarła, czy jest wydana bodajże, przynajmniej do mojej kancelarii, dotarła z datą 19 sierpnia ubiegłego roku, na to, ażeby wydać ponownie tę decyzję, albowiem już w 2012 roku, czyli w momencie przekroczenia przez Regionalną Dyrekcję w Olsztynie tego przysługującego jej terminu, nastąpiło dorozumiane uzgodnienie, a zatem pan burmistrz już wtedy mógł wydać stosowną decyzję. Przy czym ja nie przesądzam, jaka to miała być decyzja, tak? Już wtedy w każdym razie mógł wydać decyzję, nawet negatywną. Ale nie wydając tej decyzji, blokował inwestorce, pani Milenie Lewalskiej, podjęcie dalszych kroków prawnych zmierzających do tego, ażeby ona dochodziła swoich, jak uważam, słusznych praw. I teraz przechodząc na grunt samej skargi, otóż decyzjami właśnie, jak mówiłem, dnia 16 października ubiegłego roku SKO w Olsztynie uchyliło decyzję pana burmistrza o odmowie ustalenia warunków zabudowy. Natomiast pan burmistrz potraktował tę decyzję jako możliwość niejako konwalidacji tych naruszonych terminów, tego naruszenia terminów dokonanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i po raz kolejny przesłał do uzgodnienia projekty przedmiotowych decyzji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska już nie był na tyle, że tak powiem, ospały i wydał decyzję, jak się można było spodziewać, negatywne dla pani Mileny Lewalskiej i nie uzgodnił tych proponowanych warunków zabudowy. Jednak to jest jakby przedmiotem osobnego postępowania przed Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, natomiast sam fakt skierowania tego do ponownych uzgodnień, tutaj pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej oczywiście przytaczał szerokie orzecznictwo jakby na poparcie tej tezy, że w momencie uchylenia decyzji zasadniczej ulegają również niejako uchyleniu te decyzje uzgodnieniowe. Można przytoczyć, ja nie będę tutaj jakby przedłużał swojego wystąpienia, można przytoczyć co najmniej taką samą ilość orzeczeń sądowo-administracyjnych, które temu jakby sprzeciwiają się temu stanowisku, o czym jeszcze na gruncie konkretnej tej niniejszej sprawy jeszcze za chwilę powiem. Niemniej właśnie pani Milena Lewalska odczytała, ja to stanowisko popieram, odczytała takie działanie burmistrza jako dążenie wszelkimi dostępnymi metodami
dążenie do uniemożliwienia jej realizacji planowanych inwestycji, w szczególności w sytuacji, kiedy organ odwoławczy, czyli SKO w Olsztynie, w tych przywołanych decyzjach z 16 października wytknął ewidentne nieprawidłowości w dotychczasowych działaniach burmistrza i potwierdził rażącą opieszałość jego postępowania. Wysoki sądzie, przepraszam, to z przyzwyczajenia. Proszę Wysokiej Rady, niedawniej jak wczoraj odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie w tej konkretnej sprawie. Rozprawa na skutek skargi innego pełnomocnika pani Lewalskiej, skarżącego nawet te pozytywne decyzje z samorządowego kolegium odwoławczego o uchyleniu decyzji burmistrza. Inny pełnomocnik pani Lewalskiej stanął na stanowisku, że uchylając decyzję, samorządowe kolegium odwoławcze winno albo rozstrzygnąć sprawę co do istoty, czyli wydać pozytywne warunki zabudowy dla pani Lewalskiej, albo też uchylając decyzję, nakazać panu burmistrzowi jako organowi administracji wydanie takowych decyzji. Sąd uwzględnił tę skargę. Uchylił decyzję samorządowego kolegium odwoławczego z 16 grudnia, na razie tę jedną w przedmiocie warunków zabudowy dotyczących domu mieszkalnego i nakazał samorządowemu kolegium odwoławczemu rozstrzygnięcie sprawy co do istoty. A więc na gruncie tej konkretnej sprawy, nie odwołując się do innego orzecznictwa z innych regionów Polski, sąd administracyjny w Olsztynie stanął na stanowisku, że ta cała przewlekłość, ta cała biurokratyzacja tego postępowania była jakby od podstaw nieuzasadniona i już w 2012 roku pani Lewalska powinna była otrzymać pozytywną decyzję o ustaleniu warunków zabudowy. Stąd też jakby to wczorajsze orzeczenie tym bardziej potwierdza zasadność złożonej skargi. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. No dobrze, że sprawa się tak pozytywnie zakończyła. Ja ze swojej strony to mogę tylko pozazdrościć światu prawniczemu, że ma taką dowolność w interpretowaniu wszystkich przepisów prawa. Co prawnik to opinia, prawda? Na tym to wszystko polega. Teraz może Państwo coś chcą dodać do tej skargi. Proszę bardzo. Ja chciałbym jeszcze kilka słów dodać, bo tak w powodzi paragrafów, słów, przepisów, no tak, jakby trochę zginęła merytoryczna sprawa całego problemu. A problem dotyczył tego, że mamy niestety nasz park krajobrazowy i przepisy ochrony środowiska, które mówią, że w odległości 100 metrów, upraszczając 100 metrów od linii brzegowej, nie można budować budynków i nowo powstałych budynków. Tu niestety działka tak jest zbudowana, że bardzo niewielki fragment pozwala na budowę i burmistrz jako organ stojący na zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony środowiska właśnie wynikających z przepisów parku, nie mógł wydać pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ sprzeciwiałoby się to z decyzjami przepisów tych szczegółowych dotyczących ochrony środowiska. Próbował znaleźć możliwość jakby obejścia tych przepisów i liczył na to, że być może Wojewódzki Wydział Ochrony Środowiska pomoże tutaj i wyda pozytywną decyzję, która będzie umożliwiała warunki zabudowy. Przewlekłość tam postępowań, co tutaj pan pełnomocnik przedstawił, skutkowała obciążeniem naszego burmistrza za przewlekłość sprawy, ale to było jakby wyjście naprzeciw problemom osoby, która kupiła tutaj działkę i próba znalezienia możliwości zbudowania jednak tego budynku. To nie wyszło. Potem ciągnęły się różne przepychanki terminowe przepisami. No i była taka dziwna decyzja właśnie tego RIO, która uchylała decyzję, ale zbywała jej kolejny projekt odwoławczego, którą tutaj cieszę się, że została uchylona w sądzie administracyjnym, bo też jak żeśmy to czytali, to było takie nasze zdziwienie, że uchylają decyzję, ale nie rozpatrują jakby merytorycznie tej sprawy.
W tej sytuacji Komisja Rewizyjna uważa, że burmistrz starał się jakby godzić przepisy prawa i interes skarżący i w tych ramach prawnych, które miał do dyspozycji, zrobił wszystko, żeby interes skarżący również uwzględnić. Pomijając kwestie szczegółowych tutaj rozstrzygnięć prawnych, myślę, że teraz pozytywne decyzje o warunkach zabudowy też się spotkają z kolei ze sprzeciwem Parku Krajobrazowego i organów ochrony środowiska. Także ta sprawa też się nie zakończy nawet na pozytywnym decyzji burmistrza. Ciekawym, jak to będzie dalej rozpatrywane. Niemniej oceniając jakby postępowanie urzędników naszej gminy, pod którymi podpisywał się pan burmistrz, uważamy, że rozstrzyganie sporu tutaj między przepisami ochrony środowiska a interesem prawnym skarżące się ze strony gminy było zrobione prawidłowo i dlatego wnosimy o oddalenie skargi. Dziękuję bardzo. Pan proszę. Szanowni Państwo, słuchając tutaj pana mecenasa, doszłem do takiego jednego wniosku, który potwierdzał regułę może, że mają wyjątkowo lekkomowę, a druga rzecz to nie bardzo do końca to wszystko łapię w jakiś tam sposób, może nie do końca przysadzony jestem. Chociaż Gera mam przed nazwiskiem, ale nie znaczy magistrem, jestem tylko magazynierem niestety. I dlatego dziwi mnie trochę fakt, że nie ma tutaj mecenasa naszego. Nie, przepraszam. Nie, to jest teraz. To proszę panie mecenasie, żeby pan ewentualnie, czy pan burmistrz, to powiem, bo nie wiemy w sumie jak się nawet zachować, bo no w sumie tak, no dlaczego mam głosować przeciwko burmistrzowi, który nie chciał łamać prawa? No też nie. Czemu głosować za, skoro no właściwie ewidentnie byśmy babola kręcili. No po prostu pomóżcie nam, bo naprawdę na drodze jesteśmy. Dziękuję, jeśli mogę. Proszę bardzo, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Mecenasie. Ja się cieszę, że Pani Lewacka, Pani Milena jest jednym z inwestorów, który szedł tak daleko na tą drogę prawną. Bo takich przypadków, takich inwestorów na terenie naszej gminy to mamy chyba co najmniej kilkunastu. Tu chodzi głównie o to rozporządzenie wojewody numer 9. To, co pan przewodniczący komisji, to, co pan mecenas na pewno również zna, jestem przekonany, te 100 metrów od linii brzegowej. Panie mecenasie, proszę mi wierzyć, że sam namawiam, akurat tutaj nie miałem możliwości rozmawiania osobiście z panią Mileną, ale jest kilku tu też ludzi spoza gminy, podobną sytuację mają. Proszę ich o to, żeby próbowali zaskarżać. My z kolei, państwo pamiętacie, jako samorząd, nasz tutaj, nasz Luciane Nidze, jak również inne, występowaliśmy do marszałka o zniesienie tego zapisu bodajże w paragrafie 4, tak, Jacek, tego rozporządzenia wojewody. Trzeci, o uchylenie tych cholernych, znaczy się chodzi o tych 100 metrów. Też przy opracowywaniu planu ochrony Parku Krajobrazowego. Też tam wnieśliśmy pewne swoje poprawki, żeby pójść tak daleko w ochronie tej przyrody, że czasami w niektórych obszarach daliśmy, na więcej się zgodziliśmy niż żądał park, przedstawiciele pana marszałka, po to, żeby właśnie ułatwić ewentualnie inwestorom w miejscach. Ja uważam, że powinno tam to powstać. My tego chcemy, jako tutaj mieszkańcy, jako samorząd, żeby ludzie mogli inwestować, żeby racjonalnie i rozsądnie korzystali z tego środowiska. To jest na tyle poważny inwestor, tu mówię w tym przypadku, że ja myślę, że wszelkie te wymogi, które by musiały być, ona by ta pani spełniła, podejrzewam. Nie byłoby zagrożenia. Panie mecenasie, tak jak pan powiedział, my osobiście tego nie traktuję, broń Boże. Cieszę się, że są ludzie, którzy poświęcają czas i swoje pieniądze, idąc po tych sądach, tak jak tutaj też pan mówił wczoraj w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Ja mam nadzieję, że to w jakiś sposób spowoduje, że te prawo w jakiś sposób będzie rozsądnie można stosować. Tutaj jak się słuchałem pana mecenasa, słuchałem naszego pracownika Jacka Szramki, kierownika referatu, to nam się też to nie podoba, że to jest przewlekłe, uciążliwe, jak gdyby przewlekanie tej sprawy, przewlekanie, utrudnianie realizacji tej inwestycji. Proszę mi wierzyć, że jestem za tą inwestycją, za takim inwestowaniem. Oczywiście po spełnieniu tych wszystkich wymogów, które tam są określone, ale pomijając te przepisy, które no, wiążą ręce, tak? Jednej i drugiej stronie. Ja tak osobiście odbieram i tak osobiście do tej sprawy podchodzę. Cieszę się, że w końcu
po tych kilku latach ta decyzja będzie, te warunki są wydane, jest pozytywna. Tylko być może szkoda tego czasu, bo to już by było zrealizowane. To jest moje osobiste zdanie. Ja jestem w każdym przypadku, tak jak w przypadku pani Mileny Rewalskiej, tak samo w innych przypadkach inwestorów, którzy chcą inwestować, zachowując wszelkie rygorystyczne przepisy związane z ochroną przyrody, swoje inwestycje przyrody. My jesteśmy po to, żeby to udostępnić w racjonalny sposób. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, proszę Państwa, że wyczerpaliśmy już dyskusję. My będziemy zagłębiać się dalej w przepisy dotyczące tej sprawy i żądać tutaj kolejnej opinii naszego radcy prawnego. Sprawa była tak skomplikowana, tak trudna i nadal pewnie dla nas jest trudna, ale tak jak pan burmistrz powiedział, pomyślnie zakończona dla pani Lewalskiej. No oczywiście szkoda tego czasu, bo pewnie ten kompleks turystyczny, który chce tam widać, już by działał. No ale takie jest to życie. Proszę Państwa, jeszcze chwilę, tylko dosłownie chwilę. Musimy pamiętać o tych stowarzyszeniach pseudo chroniących przyrodę. Momentalnie są doniesienia o popełnieniu przestępstwa do prokuratury, także pan mecenas na pewno ma również na co dzień, bo po sąsiedzku z tymi sprawami do czynienia, wie o czym mówię. Przykro mi, że to tylko tyle lat trwało. Dziękuję bardzo. Przejdźmy zatem, proszę Państwa, do głosowania nad projektem uchwały przygotowanym przez Komisję Rewizyjną. Kto z pań i panów radnych jest za uznaniem skargi pani Lewalskiej za nieuzasadnioną? Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciwny? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Cztery osoby. Dziękuję bardzo. A zatem ten punkt wyczerpaliśmy. Dziękuję panu mecenasowi za udział w sesji. Pozwolę sobie opuścić już oddawę. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Mogę tylko powiedzieć, że Mazury są naszpikowane takimi sprawami. Tak. To jest tylko jedna z 11 spraw, które w ostatnim czasie w mojej kancelarii się pojawiły, także to jest temat całego może te furtki się otworzą. Panie mecenasie, ja liczę na to, że te sprawy spowodują to, że tutaj te rozporządzenie marszałka. Naprawdę, ja namawiałem sąsiedni gminy do występowali pisemnie. To nie jest, że spotykamy się z panem marszałkiem tam gdzieś nieoficjalnie, pisma poszły. Daj Boże, do dziś nie mamy odpowiedzi. Ale to, że właśnie chcą ludzie się spotkać, mam nadzieję, że w pewien sposób pomoże. Dziękuję jeszcze raz, że trzeba mocny pokaz. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejna skarga. Działalność pana burmistrza, którą również rozpatrywała komisja rewizyjna. To sprawa pana Piotra Felińskiego. Działalność pana burmistrza. Bardzo proszę, panie Andrzeju, czy pan mógłby przedstawić rozstrzygnięcie tej sprawy? Uchwała numer 29 stycznia w sprawie rozpatrzenia skargi na podstawie stosownych przepisów Rada Miejskich oraz następuje. Rozpatrzenie skargi pana Piotra Felińskiego na działalność burmistrza miasta gminy Cieniawia, pana Zbigniewa Macieja Pawlaka. Oto poznaje się zastanowienie na Komisji Rewizyjnej, która zarzutu zawarty w skarce. Rada Miejska zdaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyny określonej głosowania na racji załącznych mniejszych uchwały. Obowiązuje się przewodniczący Rady Miejskiej w przyjmowaniu odpowiedzi przez pana skarżącego mniejszej uchwały. Uchwała, że się wchodzi w życie w dniu odpowiedzi. To jest opinia. W dniu 15 listopada 2013 z Rady Miejskiej Lucjana Idzie wpłynęła skarga pana Piotra Felińskiego na działalność gminy Lucjana Idzie na działalność burmistrza miasta gminy Lucjana Idzie pana Zbigniewa Opalaka w związku z brakiem dostępu do informacji publicznej. W skardze przedstawione zostały następujące zarzuty. Pierwsze, brak dostępu do informacji publicznej. Dwa, powstanie nierówności między pracownikami Urzędu Miasta gminy Lucjana Idzie. Trzy, dyskryminacja osoby skarżącego. Akt 1. Pan Piotr Feliński po złożeniu w dniu 28 zarejestrowania 2013 wniosku o dostępie informacji publicznej
rozpoczynał w dniu 2 września 2013 odpowiedź burmistrza miasta Gminy Ciężmile. Odpowiedzi tej burmistrz miasta Gminy stwierdza, że dana informacja nie dotyczy informacji publicznej w rozumieniu przepisów artykułu 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie informacji publicznej. Komisja Rewizyjna podziela zdanie burmistrza, że nagroda pracownika samorządowego jest wynikiem wynagrodzenia pracowniczego i wysokość odpowiedzi wspólnie stanowią dane osobowe polegające na ochronie w zakresie ich przetwarzania określone przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Akt 2 i 3. Pozostałe dwa zarzuty są ściśle związane z prawami i obowiązkami zarówno pracownika, jak i pracodawcy, wobec czego mają w tym przypadku zastosowanie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1984 o rejestracji. Zgodnie z regulacją wyżej wymienionej ustawy, pracownik, który padł ofiarą dyskryminacji, może wystąpić do sądu pracy z pozwem odszkodowania. Komisja Rewizyjna, opierając się na opinii radcy prawnego Gminy Ciężmile, uważa, że Rada Miejska Gminy Ciężmile nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi w zakresie zarzutu 2 i 3. Organ administracji publicznej, do którego skierowana jest skarga, ma obowiązek przestrzegania swojej właściwości i względów. Zgodnie z przepisami artykułu 23 Rada 1 KPA, organy samorządu terytorialnego rozpatrują złożenia skargi wyłącznie dla nas swojej właściwości. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna uważa skargę tego Kowalskiego za bezzasadną i właściwą uchwałę. Bardzo proszę, widzę, że pan Piotr chciałby zabrać głos. Chciałbym się podziękować opinii Komisji Rewizyjnej. Szanowni Państwo, zarówno artykuł 36 ustawy o pracownikach samorządowych, jak i zapisy naszych wewnętrznych zarządzeń, paragraf 8 zarządzenia nr 16 burmistrza miasta i gminy, jak również paragraf 74 zarządzenia nr 34, że tak powiem, daje nam przesłankę jako pracownikowi samorządowemu do korzystania z takich dobrodziejstw, którymi między innymi jest nagroda. Skarżyłem, ponieważ wystąpiłem z wnioskiem do burmistrza o udzielenie informacji publicznej. Żądałem odpisu, żądałem przedstawienia odpisu, zawiadomienia o przyznaniu nagrody z okazji Dnia Samorządowca i jakimi przesłankami burmistrz się kierował, udzielając nagrody dla pracowników, którzy w roku kalendarzowym nie byli w pracy obecni, a takową nagrodę dostali. Uzasadnienie pana burmistrza w odpowiedzi na informację publiczną brzmiało, że to dotyczy danych osobowych osób, które nie piastują stanowisk mianowanych, więc nie podlega ujawnieniu danych osobowych. Pytanie do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Czy aby Komisja Rewizyjna zgodnie z artykułem, z paragrafem 69 Statutu Gminy dokonała wszelkich czynności, żeby zbadać tą sytuację? Miała dostęp do wszelkich materiałów, ma dostęp do wszelkich materiałów, a więc listy, na której były nazwiska osób, które taką nagrodę otrzymały, do przelewów, tytułem czego ta nagroda została wypłacona. Jak również Państwo macie wiedzę, że w dniach 4, 5, 6 i 13 grudnia tutejszy urząd kontrolowała inspekcja pracy. Dzięki uprzejmości burmistrza. Oczywiście mam wyciąg z tego protokołu i chciałbym odczytać ten punkt, który dotyczy nagród z okazji Dnia Samorządowca wypłaconych w urzędzie. Oczywiście tu nie zawiera danych osobowych, to są części niejawne, zostały wykreślone z tego protokołu. Strona 7 protokołu Inspekcji Pracy. Nagrody z okazji Dnia Samorządowca. Burmistrz miasta i gminy w poleceniu ustnym dla zlecił naliczenie i wypłacenie pracownikom nagród z okazji Dnia Samorządowca. Kwota na nagrody została zaplanowana w budżecie miasta i gminy Rusianenida w 2013 wypłacone nagrody zestawienie załącznik numer 3. W maju 2013 kwota przeznaczona na nagrody z okazji Dnia Samorządowca wynosiła 30 tysięcy brutto. Przyznania nagród dokonał burmistrz w porozumieniu ze skarbnikiem, aby nie przekroczyć założonego planu nagród. Nagrody zostały przyznane kwotowo w większości pracowników. Następnie sporządzono listę płac. Nie było zawiadomień do poszczególnych pracowników. Nie wydano zarządzenia burmistrza w powyższym zakresie. Kierownik referatu sporządziła listę płac do wypłaty i przekazała do księgowości w celu zrealizowania.
Nagrody miały charakter uznaniowy i zostały wypłacone 27 maja 2013 roku. Nagrody nie otrzymali, wykreślone oraz wystąpił do burmistrza z pismem o wyjaśnienie przyczyn nieotrzymania nagrody. Burmistrz o zapowiedzi jako podstawę wypłaty nagród wskazał paragraf 8 zarządzenia nr 16/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Wskazał, że w urzędzie nagrody otrzymały, pomimo że nie pracowały w urzędzie, ponieważ przebywały na zwolnieniach lekarskich oraz na urlopach związanych z urodzeniem dziecka. Ze zwolnienia z pracy korzystali pracownicy urzędu m.in. wskazani przez wymienieni w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 4. Pani Zapolska w kolejnym piśmie udziela odpowiedzi, że nagrody zostały wypłacone zgodnie z artykułem 105 Kodeksu Pracy, który mówi, że taki podpis zawiadomienia powinien się znajdować w aktach osobowych. Inspekcja Pracy stwierdza, że takiego odpisu zawiadomienia nie było. Kolejny punkt, czy jeżeli nagrody, które zostały wypłacone pracownikom niepracującym w urzędzie, nie były naruszeniem dyscypliny finansów publicznych? To z mojej strony. Dobrze, panie przewodniczący. Proszę. Jeszcze. Proszę. Ja mam pytanie do członków komisji rewizyjnej. Czy na to spotkanie zaproszony został właśnie pan Feliński? Nie. Czy zostały analizowane dokumenty, o których wspomniał w swojej wypowiedzi pan Feliński? Nie, ponieważ nie dotyczyło to spotkania. Przepraszam. Dotyczyło? Jak to nie dotyczyło? Pan Wachowski. Nie wiem dokładnie do kogo się zwrócić z tym, czy do pani skarbnik, czy do komisji rewizyjnej, czy do pana burmistrza. Kto podpisał się pod umorzeniem podatku z Rebosudu, ten podatek? Czy to pan Zweliński podpisał, czy kto inny? Umorzenie. Dobrze, panie przewodniczący, tak, czy już jest tak naprawdę? Może jeszcze pani na pytanie. W uzasadnieniu wyraźnie formułujemy, że kwestie, to co rozpatrywała komisja rewizyjna, to rozpatrywała skargę na brak odpowiedzi na informację publiczną i ta informacja została udzielana w tym zakresie, w jakim w skarce to występowało. Natomiast kwestia rozpatrywania sporów dotyczących komu się należała nagroda, komu się nie należała nagroda, nie jest w gestii Rady Miejskiej, jest w gestii zupełnie innych organów, bo to reguluje kodeks pracy i Rada Miejska nie ma prawa się tym zajmować. Natomiast skarga dotyczyła właśnie skrzywdzenia pracownika przy przyznawaniu nagród. I tego Rada Miejska rozpatrywać nie może. Natomiast jedyną rzeczą, którą Komisja Rewizyjna mogła rozpatrzyć, tutaj wątpliwości już przedstawiałem przecież na posiedzeniu, kiedy ta skarga wpłynęła i tam prosiłem pana radcę prawnego o zdefiniowanie, w jakim zakresie możemy się tą sprawą zajmować. Tą opinię dostałem potem na piśmie i w oparciu o tą opinię prawną Komisja Rewizyjna postępowała. Dlatego pewnych spraw Komisja Rewizyjna nie rozpatrywała, ponieważ nie należy tej do właściwości Rady Miejskiej. Natomiast rozpatrzyła, czy została udzielona odpowiedź w ramach udostępnienia informacji publicznej, co skarżył pan Feliński. Dziękuję bardzo. Ja chciałam jeszcze proszę, zapytać, co to jest za paragraf, który wymienił pan, na podstawie którego nie otrzymał pan tej nagrody? Wspomniał tam panu jakimś. Wymieniony był. Nie wiem, nagrodach, pani teraz. Numer. To ustawa o pracownikach samorządowych w artykule 36 upoważnia nas do korzystania z takich nagród za zaangażowanie, szczególne osiągnięcia w pracy. Też uważałem, że chcę podpis zawiadomienia odnośnie w stosunku do osób, które nie pracowały, a taką nagrodę dostały. Tak. Tego odpisu nie mogłem dostać, bo dotyczyło to danych osobowych nieujawnionych, a tego odpisu de facto nie mogłem dostać, ponieważ tego odpisu nie było w aktach osobowych, co stwierdziła Inspekcja Pracy. Ale taki fakt miał pan burmistrz. Proszę państwa, ciekawie się dzieje w tej naszej gminie od wielu lat. Ja mam nadzieję, że żeby nie zapomnieć
jest pan Piotr tutaj Feliński, czuję się bardzo pokrzywdzony od 2011 roku. Ja mu się nie dziwię. Panie Piotrze, czy może pan powiedzieć, jakie pan nagrody, w jakiej wysokości, ile razy w roku otrzymywał wcześniej? Ja się naprawdę nie dziwię, że pan w ten sposób podchodzi. Proszę państwa, nagroda jest nagrodą, jest to nagroda uznaniowa. Takie decyzje podjąłem, one zostały wprowadzone w życie. Przez ostatni kwartał 2013 roku ja miałem chyba tylko z Państwowej Inspekcji Pracy za cztery kontrole. Proszę państwa, wychodzi wiele spraw, którym do głowy by nie przyszło, że to mogło być nierealizowane, nierobione. Myślę tu o funduszu socjalnym, o wydatkowaniu go, o nienaliczaniu stażowego z prac interwencyjnych. Fundusz socjalny to nie tylko pracownicy urzędu. Wcześniej pracowali tu ludzie w ramach robót interwencyjnych, prac publicznych. Pytam się, gdzie są te pieniądze? Jak to było dysponowane? Jeśli urzędniczka w jednym roku sama sobie bierze bez zachowania procedur, na przykład komisji, która jest powołana do udzielania takich właśnie pieniędzy, pomocy z funduszu socjalnego 6 razy w roku na określoną kwotę i później tego nie spłaca, za chwilę bierze sobie kolejne bez komisji, bez żyranta, bez podpisania umów. O czym to możemy mówić? I ja dowiaduję się wiele rzeczy w trakcie. Przykład z ostatniej sesji zwyczajnej. Staje pan burmistrz, co pan nie wiedział, że 3 lata kotłownia w gimnazjum nie jest dopuszczona przez nadzór budowlany? A skąd ja mogłem wiedzieć? Zdjęcia są w internecie z odbioru. Sala widowiskowa. Proszę bardzo, proszę mi pokazać ten dokument. To ja mam wiedzieć, że sala, która była oddawana, które widziałem zdjęcia w internecie i... Proszę bardzo, zobaczcie. ABC gminne. Przecięcie wstęgi, oddania sali widowiskowej. I mnie się chce rozliczać, co ja do tej pory zrobiłem, że tego. To, że zginął kolektor ciepłowniczy wart 400 tysięcy złotych, też się dowiedziałem w grudniu 2013 roku. Co ja mam robić? Proszę państwa, tutaj te skargi pana Kalińskiego, stosunek do pracy, ja go odpowiednio doceniam. Dziwi mnie tylko jego zachowanie, bardzo mnie dziwi. Temu człowiekowi znam go kilkanaście lat, nie jeden raz w życiu miałem okazję pomóc i pomogłem. I to, w jaki sposób się zachowuje w stosunku do mojej osoby, jest dla mnie zdumiewające, ale to jest nieważne. Proszę państwa, uważam, że jeśli pan Chemiński ma jakieś wątpliwości związane ze stosunkiem pracy, potwierdzam to, co napisała komisja rewizyjna. Jest sąd pracy, byliśmy w sądzie pracy i jesteśmy. I niech on rozstrzyga. Trudno mi powiedzieć, jaki będzie koniec tego wszystkiego. Jest wiele spraw, które wypływają, które wychodzą i mimo tego, że nie mam tych włosów, to mi się włos na głowie jeży czasami, jak są sytuacje, które wychodzą. Proszę państwa, nie zależy mi na tym, wbrew tego, co tutaj niektórzy próbują mówić, żebym tylko wyciągał te brudy, czepiał się ludzi i tak dalej. Nie. Dla mnie jest ważniejsze, żeby iść do przodu, żeby podjąć współpracę, jak podjęliśmy, z przedsiębiorcami, z okolicznymi gminami, żeby stwarzać związki gmin, żeby jak najwięcej pieniędzy zyskać. Czy to będzie na jakieś inicjatywy społeczne, czy stowarzyszenia, o to chodzi. Tym się trzeba zająć, a nie wyciąganiem, praniem tych wiecznie starych spraw. Odnośnie tutaj, co pan Bachowski zadał pytanie. Tadek, dostałeś informację, że to przygotował pan Feliński, umorzenie tego długu, tak. Bo tym się zajmował. Podpisać, ja to podpisałem i to prostujemy. To ja pytam się, dlaczego tylko te sprawy z Rubesłudem nie były wcześniej uregulowane. Kiedy był syndyk, kiedy dostaliśmy 7 tysięcy złotych naszych należności, które były tam w wartości kilku milionów złotych, pytam się, czemu to wcześniej nie było zrobione. I ja głównie też patrząc na to, był dla mnie ważne to, co było w protokole pokontrolnym RIO. Proszę państwa, w tym roku też mieliśmy kontrolę RIO, także to nie jest tak, że ja sobie tu rządzę jak u siebie w domu, bo ja muszę przestrzegać przepisów. Tak jak powiedziałem, wielokrotnie jestem zaskoczony, że te przepisy w latach ubiegłych były tak łamane, tak nieprzestrzegane. Tak. Także
Piotr, pochwal się, jeśli mówisz, że jesteś niezadowolony, jakie nagrody, jakie wysokości miałeś w poprzednich latach? To nie jest jakiś lincz tego pana, tylko dlatego, że chciał wyjaśnienie sprawy w sprawie nagrody. Proszę panią, dostał wyjaśnienie. Czy pani rozumie, że nagroda to jest uznaniowa kierownika zakładu pracy? No dobrze, ale dlaczego tu jakiś lincz tego pana? Ale nie, bo ja go chcę zrozumieć, żebyście państwo zrozumieli jego niezadowolenie. To ja się nie dziwię, że on jest niezadowolony. Ale już ten pan powiedział i uważam, że nie należy nadal go tu linczować. A nie, no nie, tylko... Kończymy dyskusję, proszę państwa. Pytanie dotyczące innej kwestii. Kończymy dyskusję na temat skargi pana Kanińskiego. Jeszcze tylko głos ma pan Piotrek. Panie burmistrzu, końcowy głos. W kadencji pan podał do prokuratury całą tabelkę, podpisał się osób, które korzystały, między innymi ja tam byłem, dodatek funkcyjny, byłem oddelegowany do zakładu usług komunalnych. Oczywiście nie było na to dokumentów. Nie wiem, postępowanie chyba zostało zakończone, umorzone, ponieważ nie było przesłanek pytania, więc dokumenty na to były. Panie Felicki, jeszcze raz sobie pozwolę. Nie odpowiedział pan na pytanie, a ja nie pamiętam, co pan w jakiej sprawie. Jeśli idzie zawiadomienie do prokuratury, to wynika to z jakiejś kontroli, która jest zewnętrznie przeprowadzona. Nie pamiętam, proszę podać przykład, będę wiedział, jak się do tego odnieść. A tutaj, co ja miałem zrobić? Teraz powiecie, znowu kolejne doniesienie do prokuratury, bo zginął korektor, rura przesyłowa, wartości 400 tysięcy. Jak mam się zachować? No muszę zawiadomienie zrobić. Tego to, bo podejrzewam, że to zginęło w latach tak jak padł zakład, bo ona była na zewnątrz, była naszą własnością. To 97 czy któryś rok. Ale żeby go zdjąć ze stanu, ja muszę mieć z policji, że sprawcę znaleziono lub nie i trzeba to zmienić. Tak? I 1001 sposób jest umorzeniem związanym z tą sprawą. Ale w związku z tą skargą? Nie. Kończymy, proszę państwa, dyskusję na temat skargi. Przechodzimy do głosowania. Na czym mamy głosować w sumie teraz? No przecież komisja rewizyjna przedstawiła projekt uchwały. Ale panie przewodniczący, no w związku z tym, z powyższym, chyba tylko względu tego, że w związku z powyższym komisja rewizyjna uważa skargę pana Petra za bezzasadną i wnosi ją dalej. Czyli tylko głosujemy, czy jest zasadna, czy nie, tak? Tak jak każdą skargę rozpatrujemy. Tak kończymy rozpatrywanie wszystkich skarg. Komisja rewizyjna przygotowuje projekt uchwały. I w podsumowaniu jest głosowanie, czy skarga uznana jest za zasadną, czy nie. No przecież to jest stała praktyka. Proszę bardzo. Jeszcze jedną mam prośbę. Panie burmistrzu, ja tak już tam kiedyś się rozmawiali na razie, że może pan burmistrz by jakieś tam zestawienie na właśnie zrobił. Chociaż, bo tu się każdy tym zastawia tajnością tych danych osobowych, no ale jeżeli pieniądze na premię przeznaczamy jak i w budżecie, tak jest nasze prawo, tak? To dlaczego nie mam wiedzieć, na kogo to pan dał? Ja nie mówię, żeby to poszło w eter, może dla samych radnych, tylko ja nie wiem, panie burmistrzu, czy to można tak zrobić. Nie, proszę państwa, ogólną kwotę to pan Feliński podał. No. Ja naprawdę nie mogę, bo zobaczcie, ja jestem otwarty na to wszystko. Andrzej, zwracam się do ciebie. Tutaj, ponieważ pytanie zadałeś, a mówię to do osób obecnych i tych, którzy będą nas oglądali, słuchali. Nie ma żadnej tajemnicy w naszym urzędzie. Zobaczcie, każdy protokół, jakakolwiek komisja, jakakolwiek kontrol się kończy, po wykreśleniu czy w jakiś sposób zakorektowaniu danych, które są zastrzeżone przez odpowiednią ustawę, natychmiast publikujemy w naszym biuletynie, żeby ludzie wiedzieli, co się działo, bo Andrzej, ja nie chcę debatu wywoływać, bo to na pewno prędzej czy później wypłynie konsekwencje tych kontroli, które były, gdzie ja byłem nieświadom, że takie rzeczy się tu mogły dziać. I to powodują skutki finansowe dla nas, gdzie my musimy wstecznie pewne rzeczy dla ludzi wypłacać. Jeśli chodzi o udostępnienie tych danych, osób, które nie są osobami publicznymi, czy w moim imieniu nie podpisują się decyzji, niestety nie możemy tego powiedzieć. No. Możemy tylko podać ogólną kwotę, która jest podana. I która jest w budżecie, Andrzej, bo to zawsze jest w budżecie pokazane. Dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałem, proszę państwa, kończymy dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za tym, aby skargę pana Piotra Felińskiego uznać za bezzasadną i oddalić? Proszę bardzo, głosujemy. 8. Kto jest przeciwny?
6. Państwa wstrzymał się od głosu? 1 osoba. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ogłaszam przerwę w celu uspokojenia atmosfery. A komisję ekonomiczną proszę o podesłanie. I rolnictwo też. I rolnictwo. Uchwały są do założenia.